Ósma runda Drift Masters Grand Prix tradycyjnie przyniosła wielkie emocje. W najlepszej czwórce niedzielnych zawodów ponownie znalazło się trzech kierowców, którzy stanęli na podium dzień wcześniej, czyli Paweł Borkowski, James Dean i Piotr Więcek. Grono uzupełnił tym razem Dawid Karkosik. Dzisiaj się działo, tak, dużo dogrywek w obydwu półfinałach, bo i Piotrek i ja miałem z Dinem. Więc niesamowicie szczęśliwi, bo poziom był bardzo wysoki. Równe przejazdy spowodowały, że jesteśmy, gdzie jesteśmy i się bardzo cieszymy. W dodatkowych przejazdach potrzebnych do wyłonienia finalistów Karkosik zrewanżował się Dinowi za sobotnią porażkę w ćwierćfinale, a błąd Borkowskiego dał awans Więckowi. Przesadziłem po prostu. Jeszcze bardziej chciałem przedobrzeć, że tak powiem już. To skutkowało tym, że poszedłem w ścianę za tą przedostatnią zoną, gdzie mnie wybiło na tę ścianę, odbiło w drugą stronę i uderzyłem całym bokiem auta, także no nieciekawe. Nieprzyjemna sytuacja, Paweł wyleciał na czwartej zonie za tarkę, która jest niestety o tyle niebezpieczna, że kiedy się na nią wpadnie, śliska, od razu wylatuje się na piach. Uderzył przodem w bandę, auto delikatnie się wyskoczyło, wyglądało to źle z mojej perspektywy, gdyby ja starałem się uciekać. Tym samym trzecie miejsce bez walki przypadło Dinowi. W finale zmierzyli się jego dwaj koledzy z zespołu, a Więcek tym razem okazał się zdecydowanie lepszy od Karkosika. Dzisiaj w trójkę na podium, James trzeci, ja drugi, Piotrek pierwszy, więc udało nam się to zrobić pierwszy raz. Mam nadzieję, że nie ostatni, trzy osoby z jednego teamu na podium. Nie wiem, czy była taka historia w drifcie, więc niesamowicie szczęśliwi. No mi w końcu się udało Jamesa pokonać po dogrywce, bo często jednak przegrywam z nim, tak jak wczoraj, więc jestem bardzo szczęśliwy. Troszeczkę żałuję finału, że nie mogłem pokazać na to, już do końca stać i powalczyć, bo moje zawieszenie uległo już uszkodzeniu i ten przejazd był dosyć słaby. Wczoraj byliśmy szczęśliwi, dzisiaj jesteśmy jeszcze ponad to, także no, spełniło się marzenie teamowe. Wszyscy tak naprawdę zawodnicy z teamu są na podium, także no, coś pięknego, niesamowita sprawa. Dzięki temu zwycięstwu Więcek powiększył też przewagę nad Karkosikiem w klasyfikacji generalnej cyklu. Do końca sezonu pozostały jeszcze 4 rundy. Mam nadzieję, że jeszcze Piotrka pogonię, bo troszeczkę mi odskoczył po tej rundzie, było chyba tam 12 punktów, troszeczkę jest więcej, bo i wczoraj był wyżej i dzisiaj. No ale będę walczył, James mnie ciśnie, więc muszę uciekać, bo James jest trzeci w generalce, więc będę uciekał. Zdobycie jest jeszcze 440 punktów, to nikt nie ma teraz takiej przewagi, także walka trwa. Miejmy nadzieję, że uda się utrzymać jak najlepszą formę do samego końca sezonu. Mistrzowie driftu nie będą mieli wiele czasu na odpoczynek. Kolejne dwie rundy Drift Masters Grand Prix odbędą się już 24 i 25 września w Gdańsku.